Właśnie się rozpoczął. Za chwilę przedstawimy Państwu składy zespołów, które w dniu dzisiejszym w tym momencie rozgrywają swój mecz właśnie tutaj na hali w Świeciu. Drużyna Polchemu to oczywiście Policjanci, drużyna Ultimate Bydgoszcz w dniu dzisiejszym debiutuje, drużyna Kappa Team oczywiście debiutuje w Staleksidze. No i składy zespołów: Kappa Team, Gralak z dwójką, Ruciński z czwórką, Korecki z piątką, Strynkiewicz z szóstką, Potocki z ósemką, 9 Szelfka, 10 Andrzejewski, 13 Jakubowski, 14 Marciniak, 17 Szychta, 19 Wierzbanowski, 30 Spot i 73 Kutka w bramce. Gość Mateusz Widziński, no i Polchem z numerem 0 Jarosław Warsawn, 4 Pułka, 5 Piotrowski, 6 Pamulak, 7 Wróblewski, 8 Jasiński, 10 Piórkowski, 11 Linder, 13 Bocian, w bramce Dawid Janus z jedynką. Polchem na żółto-czarno, a w czarnych strojach ekipa Kappa Team Bydgoszcz. No i właśnie teraz to Kappa Team atakuje. Strzelał zawodnik z numerem 8 na czarnej koszulce, to Krystian Potocki. Cztery minuty meczu za nami. Kappa Team Polchem 0-0. No dzisiaj dowiemy się tak naprawdę, na co stać drużynę Kappa Team. Zobaczymy, czy drużyna z Bydgoszczy będzie zaliczała się do tegorocznych faworytów Staleksligi. Jednym z takich faworytów ma być również drużyna Ultimate Bydgoszcz. Ten sezon będzie naprawdę niezwykle ciekawy. Będzie naprawdę bardzo fajnie, interesująco. No i skoro w tym sezonie te rozgrywki rozrosły się do takiego stopnia, do 35 drużyn, no to co będzie w poprzednim sezonie? Teraz okazja dla Kappy, ale dobrze, w bramce Polchemu zaprezentował się
Dawid Janus. Kolejna okazja dla Kappy, położył się Janus, pusta bramka, no ale nie było tam nikogo, kto zamknąłby tą akcję. No i na razie po 6 minutach bez bramek. We wtorek na stronie staleksliga.pl, ale teraz była okazja dla Polchemu. Oj, 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 faulował, oczywiście faulował Dawid. Spot z numerem 30, to będzie rzut wolny. A więc jeszcze raz przypominamy, we wtorek będzie terminarz na następną kolejkę na stronie staleksliga.pl. Ten terminarz naszych transmisji będzie zamieszczony na stronie staleksliga.pl również we wtorek wieczorem. Na pewno będziemy transmitować spotkania niedzielne. W sobotę niestety nie pojawimy się na hali widowiskowo-sportowej w Świeciu. Tego to już to możemy już Państwu powiedzieć. A jutro na stronie staleksliga.pl retransmisję wszystkich spotkań w lepszej jakości, a także bardzo ciekawe bramki kolejki, które będziemy również wybierać. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do oglądania strony staleksliga.pl, do wchodzenia na stronę staleksliga.pl, no i wybierania bramek kolejki w głosowaniu SMS-owym. Takie głosowanie będziemy oczywiście robić co tydzień, a dzisiaj późnym wieczorem, myślę około godziny 22, pierwszy odcinek Staleks Ligi po godzinach, na który już teraz również bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Kolejna była ekipa Kappa Team z numerem 5, Mateusz Korecki, on rozpędzał się z tą piłką, ale nic z tego nie wyszło. 8 minut bez bramek. Wycofanie futbolówki, no i ten strzał lewą nogą zawodnika z numerem 10, Adriana Andrzejewskiego, bardzo niecelny. Kolejna próba. No i po raz kolejny nic z tego nie wyszło. Oj, teraz było niebezpiecznie. Dawid Janus nadział się na nogę jednego z zawodników ekipy Kappa Team. To mogło skończyć się bramką. Trochę też taką bramką a la Timo Hillebrand, możemy chyba Państwu powiedzieć. Tak to tutaj wyglądało. Ależ potężna bomba. Dziewięć minut 35 sekund tego spotkania za nami. Kappa Team, Polchem 0-0. Przed nami jeszcze pół godziny gry. No i późniejszy mecz Nowego Szpitala.
mamy no dosyć spore opóźnienie, bo jeżeli to spotkanie zakończy się no do godziny 19, będzie to cały mecz opóźnienia. Co jest oczywiście no, normalne, możemy powiedzieć, na rozgrywkach halowej ligi piłki nożnej w świecie. Te mecze się tutaj przedłużają. Zgodnie z planem o godzinie 18 powinien zacząć się mecz nowego szpitala z Ultimate Bydgoszcz. No więc no, godzinne opóźnienie w tym momencie. To już możemy tutaj Państwu potwierdzić. Dzisiaj mecze już od godziny 10.30. Wozownia grała z Oazą Smaku, Unisław Friends Deja Vu, Sparta Przysierz, Gdarmek Skacing, Huragan Trzep, Czemczowiąg, Schumacher PK King, TB Projekt i Grudziądz Team z Ekopolem Pyrusz. No i późniejsze spotkanie, które już Państwu pokazywaliśmy, a więc Eurodrobu z Bezimiennymi i Silicon Gelni ze Skodą BS Auto. No i chwili obecnej pojedynek Kappa Team Polchem, jeszcze Ultimate Team Bydgoszcz, Nowy Szpital i SPX FT MDD WSG Bydgoszcz, System Świecie. Na samo zakończenie tego spotkania niestety już pokazywać Państwu nie będziemy. Przypomnijmy. Że dzisiaj gościem Stalek Sigi po godzinach będzie drużyna Ultimate Team Bydgoszcz, a więc Beniaminek. Zapraszamy bardzo serdecznie do oglądania. Rzut wolny, strzał zablokowany, próbował z numerem 9 strzelać Jakub Szewka. No i jeszcze chwila, teraz okazja dla Kappa Team Bydgoszcz. Kolejna jednak niewykorzystana. Kolejny strzał zablokowany. No i Dawid Janus teraz stanął na wysokości zadania.
Kolejna próba. Oj, oj, oj. Pojechał trochę. Zawodnik. Polchemu po parkiecie. Nic jednak na szczęście nie stało. Sędzia Gieckiewicz odgwizdał faul. Nie opisza ta piłka boiska. Dawid Janus wybija futbolówkę daleko. No i próbuje Kappa Team Bydgoszcz. Ależ teraz było blisko zdobycia bramki. Próbował z numerem 9 Jakub Szewka. 5 minut do zakończenia pierwszej połowy. Kolejny strzał niecelny. No i już Polchem rusza ze swoją kontrą. Sędzia pokazuje, gramy dalej. Stosował przywilej korzyści. No i od bramki rozpocznie drużyna Kappy Team Bydgoszcz. Naprawdę. Jak na razie zacięte, emocjonujące spotkanie, może nie stojące na tak wysokim poziomie. Ale, no i mamy pierwszą bramkę. Mateusz Korecki, zawodnik z numerem 5, zdobywa pierwszą bramkę dla drużyna Kappa Team. Asystował Szewka Jakub. Właśnie w taki sposób padła pierwsza bramka. W tym spotkaniu pierwsza bramka dla ekipy Kappa Team Bydgoszcz. Bramka w debiucie. W rozgrywkach Staleksligi. Mateusz Korecki, to dzięki niemu w tym momencie lepsza ekipa z Bydgoszczy. 3 minuty, niecałe 3 minuty do zakończenia pierwszej połowy tego spotkania. Kappa Team Bydgoszcz Polchem 1-0. Wybicie tej piłki daleko do przodu, ale nic z tego nie wyszło. Kolejny strzał, będzie rzut rożny, strzelał z numerem 2. Paweł Gralak. Piłka opuściła plac gry. Kolejna pyła.
ekipy z Bydgoszczy. Kolejny strzał zablokowany. 40 sekund do końca. Jest tam małe zamieszanie. Wybijają ten rzut rożny zawodnicy Polhemu. Polhem szuka tutaj wyrównania, szuka tutaj miejsca dla siebie. No ale nic z tego nie wychodzi. No i to będzie koniec pierwszej połowy. Kappa Team do przerwy prowadzi z Polhemem 1-0. No i wracamy na spotkanie Kappa Team Polhem. Druga połowa właśnie się rozpoczęła. 1-0 w tym momencie prowadzi drużyna z Bydgoszczy. A przypomnijmy, że po tym spotkaniu Ultimate Team Bydgoszcz rozgrywać będzie swój mecz z Nowym Szpitalem. Ale ten mecz za około pół godziny, około godziny 19:00. I na to spotkanie już teraz serdecznie Państwa zapraszamy. Polhem. Ależ teraz, no przewrócił się zawodnik z numerem 13. Sędzia przerwał grę. Coś... No, chyba skręcona noga. Coś z kolanem zawodnika z numerem
13 w ekipie Polchemu to Adam Bocian. Już jest tam pani pielęgniarka, która sprawdza, co jest z zawodnikiem Polchemu. Ma problem z kolanem, o ile dobrze widzę. I wygląda mi to na poważniejszy uraz. W tym momencie widzą to Państwo w tle. Zamrożenie tam nic nie pomaga. No jest problem z kolanem zawodnika Polchemu. Tymczasem okazja dla Ultimate niewykorzystana. No już rozpędzał się Przemysław Linder. On strzelał. To jest ten zawodnik z numerem 11. Mamy zmiany w ekipie Kappa Team Bydgoszcz. Kappa Team dzisiaj naprawdę 14 zawodników przywiozła do świecia, a więc no, w komplecie stawili się tutaj zawodnicy z Bydgoszczy. No tam chyba pani pielęgniarka wzywa pogotowie po zawodnika Kappa Team Bydgoszcz. To Adam Bocian. To mogą być także zerwane więzadła. No bo cały czas no, trzyma się tam za kolano zawodnik Polchemu. No przykra sprawa, jak na początek sezonu Stalek z Ligi. A my mamy tymczasem drugą bramkę dla drużyny Kappa Team Bydgoszcz, a jej strzelcem zawodnik z numerem 9 to Jakub Szewka. Zobaczmy, jak do tego doszło. Tutaj Szewka obrócił się, minął jednego z zawodników Polchemu, no i trafia do bramki. 2-0. Kolejna okazja dla Kappy niewykorzystana. Tam widzą Państwo w tle opatrywanego Adama Bociana. Opatrywanego na ławce rezerwowych.
Piłka nie opuściła placu gry. Był strzał, strzał zawodnik z numerem 2, Paweł Gralak. Jeszcze okazja, ale tylko boczna siatka. Kolejna szansa dla Kapy Team Bydgoszcz. Kolejna niewykorzystana. No i Polchem. Kiedy tutaj ma już wąską ławkę, bo ma tylko trzech zawodników na zmianę. No, stracił jeszcze jednego. Od bramki. Rzut rożny. Taka jest decyzja pana Gryckiewicza. Przypomnijmy, że skład sędziowski Stalek z Ligi pozostał, no możemy powiedzieć, prawie niezmienny. Sędziują Jakub Zdawka, Radosław Papierowski, Jarosław Gryckiewicz, Sylwester Erasmus, Jakub Szuprytowski oraz nowa twarz, o której jeszcze nie powiedzieliśmy, syn pana Jarka, Patryk Gryckiewicz, który jest także sędzią. No i na pewno kilka spotkań w tym sezonie tutaj nam posędziuje. Przypomnijmy oczywiście o terminach Stalekstigowych. Pierwsza runda Pucharu Ligi odbędzie się 22 i 23 listopada. Piątek i sobota. W piątek wieczorem dwa pierwsze mecze, w tym Eurodrup Rafmix, natomiast w sobotę pozostałych 10 spotkań. W niedzielę 24 listopada kolejka ligowa. Później 1 grudnia będziemy i na hali w Świeciu, hali widowiskowo-sportowej, a także hali gimnazjum numer 2. To będzie naprawdę ciekawe wydarzenie, po raz pierwszy Stalekstliga w dwóch miejscach jednocześnie. 8 grudnia, cały dzień gry. No i później 20, 22, 27, 29 grudnia, więc jeszcze przed nowym rokiem będą dwie kolejki. Grudzień będzie na pewno niezwykle ciekawy. Kolejna okazja dla drużyny Polchemu, no ale Polchem nie ma tutaj możliwości dostania się bliżej bramki przeciwnika. No a my mamy kolejną bramkę dla Kapy Team Bydgoszcz, a jej strzelcem zawodnik z numerem 17 to Bartłomiej Szychta. No i mamy już 3-0. Piękny odbiór piłki. No i strzał do pustej bramki.
Już gotowi. Zawodnicy, no i tam widzę, przyjechało pogotowie medyczne po zawodnika Pulchemu, Adama Bociana. Bardzo przykra kontuzja już na początku sezonu Staleksligi. 9 minut do końca tego spotkania. Jest okazja niewykorzystana przez zawodnika z numerem 8. To Arek Jasiński. Mamy aut. Już rozpoczęli od autu zawodnicy Polchemu. Ale dużo niedokładności w tej grze ekipy policjantów, którzy drugi sezon grają z nami w halowej lidze piłki nożnej Staleksliga. Ten strzał zawodników Kappa Team Bydgoszcz wysoko, wysoko nad poprzeczką bramki Dawida Janusa. Kolejna próba, próbował z numerem 7 Marcin Wróblewski. Mamy żółtą kartkę dla ławki za nieregulaminową zmianę, a więc jeden zawodnik musi opuścić plac gry. Dwie minuty w osłabieniu Kappa Team Bydgoszcz. 7 minut do końca. Dalekie podanie. Próbował przyjmować tą piłkę, ale niedokładnie na klatkę piersiową Krystian Potocki. Byłaby tam druga nieregulaminowa zmiana. Dzisiaj jeszcze żadna drużyna nie strzeliła bramki, będąc w przewadze. Czy uda się to Polchemowi w tym momencie? Jest strzał. No i jest power play goal zawodnika z numerem 6. Michał Pamulak, on strzelcem bramki na 3-1. Tak jak powiedziałem przed chwilą, power play goal. Tutaj pierwszy strzał w słupek, dobitka już celna. No i w komplecie drużyna Kappa Team Bydgoszcz, bo przypominamy oczywiście, że po bramce strzelonej w osłabieniu, strzelonej w przewadze oczywiście, zawodnik, który otrzymał karę, wraca na parkiet. Ale teraz było blisko bramki numer 2. Mateusz Piórkowski, no, wszedł, można powiedzieć, do bramki. Szkoda tylko, że bez piłki. Kappa Team Bydgoszcz jeszcze bez faulu. W
tej drugiej połowie. Polchem ma już tych fauli 4. Więc muszą uważać na przewinienia zawodnicy policjantów ze Świecia. Kolejny strzał zablokowany. Strzelał Mateusz Piórkowski. Mamy rzut rożny, ale niedokładnie wykonany ten stały fragment gry. Teraz bez faulu, ależ było blisko do zdobycia bramki. Mamy rzut rożny. Zobaczmy tą sytuację jeszcze raz. Tutaj zamieszał trochę. Piłka jeszcze przejechała po plecach jednego zawodnika Polchemu. Ale wróćmy do gry, bo tutaj również dzieją się ciekawe rzeczy. Jest strzał dobrze obroniony przez Mateusza Wiczyńskiego. Wyszedł daleko bramkarz Polchemu, Dawid Janus z bramki. 3,5 minuty do końca tego spotkania, no i za chwilę Ultimate Team Bydgoszcz. Kontra Nowy Szpital. Kolejna okazja niewykorzystana. Polchem próbuje tutaj jeszcze strzelić bramkę kontaktową. Jeżeli taką bramkę udałoby im się strzelić, no to byłoby ciekawie. Przypomnijmy, że dla tych drużyn jest to pierwszy mecz w tym sezonie Starej Ligi. Wczoraj jeszcze swojego spotkania nie rozgrywały. Jest to piąty mecz ekipy, piąty faul ekipy Polchemu. Ten faul przed momentem, a więc jeszcze jeden faul. No i będziemy mieli przedłużony rzut karny dla Kappa Team Bydgoszcz. Kappa Team jak na razie bez faulu. Co może się podobać. Teraz kolejna okazja dla Kappy. No i mamy gol. Gol dla Kappa Team Bydgoszcz. Widzą Państwo strzelca na swoich ekranach. A tym strzelcem jest zawodnik z numerem 13. A więc... nie, przepraszam, Marek Kutka strzelcem tej bramki. Zawodnik z numerem 73. No i za chwilę Ultimate Team Bydgoszcz kontra Polchem. Przepraszam, kontra Nowy Szpital. Ten pojedynek już za chwilę. No i tutaj możemy mieć wiele bramek. Zobaczymy, no, na co będzie stać Ultimate Team Bydgoszcz.
czy potwierdzą swoje oni te aspiracje, jakie mają. Mamy out. 30 sekund do końca. 4-1. Kappa Team prowadzi z Polchemem. Czy takim wynikiem zakończy się ten mecz? Tego nie wiemy, ponieważ mamy przedłużony rzut karny. Ponieważ był to 6 faul Polchemu. Przedłużony rzut karny. Całe broni, no ale jeszcze jest bramka. Tak jest, 5-1. Strzelał z numerem 13 Łukasz Jakubowski. Jego strzał obroniony. A bramkę zdobywa Paweł Gralak, zawodnik z numerem 2. Tutaj ten strzał obroniony, no ale dobitki już Dawid Janus obronić nie miał szans. Pięć sekund do końca. 5-1. No i za chwilę kolejne spotkanie. Spotkanie pomiędzy Ultimate Team Bydgoszcz a Nowym Szpitalem. To już za chwilę. Kappa kończy swój mecz, wygrywając 5-1.